Z jakiego jesteś kierunku? Łukasz Gwardzik i jestem właśnie na czwartym roku prawa. I dlaczego dzisiaj przyszedłeś do stacji krwiodawstwa? Czy to twoja pierwsza wizyta? Nie, staram się jakoś regularnie oddawać krew, ale wiadomo, że ten czas tam nie zawsze pozwala, się to przekłada, poza tym trzeba być w dobrym stanie zdrowia. A dzisiaj w związku z wampiriadą? Wampiriada jest tak w zasadzie przy okazji, ale no nie ukrywam, że jak przychodzi się przez akademik i widzi ten plakat Wampiriada, ma i tak dalej, to się przypomina, że o, już może krew oddać, to jest dobry czas. No i no po prostu jestem, no. Myślisz, że to dobry pomysł, żeby takie akcje organizować dla studentów? Myślę, że to jest świetny pomysł już nawet, bo po pierwsze taki studencki klimat, który się wytwarza, pozwala ludziom często przełamać taką obawę przed tym wszystkim, oddanie krwi, kłucie, siedzenie, w ogóle krew albo szpital, w ogóle temat. A jak się przychodzi i widzi, że jest po prostu pełno młodych ludzi, wiadomo, że w wspólnocie jest zawsze raźniej i zawsze panuje jakaś taka żywsza atmosfera, to na pewno przekonuje ludzi do oddawania krwi. A jakbyś zachęcił swoich kolegów, koleżanki, którzy jeszcze są niezdecydowani? Jutro jeszcze jest czas. To absolutnie nie boli w żaden sposób, a naprawdę można pomóc nie tylko innym, ale także sobie. A poza tym ustawowo jest to dzień, w którym jest się zwolnionym z pracy i z zajęć. Tak więc oddajemy krew, na końcu idziemy do pani w recepcji, pani daje nam takie ładne zaświadczonko z powołaniem się na artykuły. Jesteśmy zwolnieni ustawowo ze wszystkich zajęć. Wczoraj rozpoczęła się wampiriada. Proszę powiedzieć, czy to dobry pomysł na taką akcję, żeby zachęcać studentów do oddawania krwi? No jest to już nasza kolejna edycja wampiriady. Na pewno tak. Każdego studenta chcielibyśmy siebie widzieć przynajmniej raz. Raz coś dobrego można zrobić w czasie studiów. Także nie tylko otrzymać indeks. Ile osób wczoraj i dzisiaj łącznie przyszło oddać krew? W dniu wczorajszym zarejestrowanych było 162 osoby. Dzisiaj było około 160. Jeszcze jutro możliwość, więc jak zachęcić tych jeszcze niezdecydowanych? No chyba nie trzeba zachęcać, widząc po frekwencji, także chyba dobrze działają wszystkie informacje, które są na uczelniach porozwieszane, także zapraszamy. Kto może zostać krwiodawcą? Osoba zdrowa, która ukończyła 18 rok życia i posiada dowód osobisty. Agata Burkowska z Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Proszę powiedzieć, który raz odbywa się akcja i do kogo jest skierowana? Akcja nasza odbywa się już po raz siódmy, natomiast jest to pierwsza edycja wiosenna przez nas organizowana i głównie tutaj kierujemy tę akcję do studentów szczecińskich uczelni, jednak zapraszamy wszystkich, którzy chcą oddać krew. Krew można oddawać przez 3 dni, dzisiaj dzień drugi, jeszcze jutro szansa. Jak można zachęcić tych, którzy jeszcze są niezdecydowani? Serdecznie zapraszamy wszystkich, ponieważ mamy tutaj dla nich przygotowane różnego rodzaju konkursy. Bardzo ciekawe nagrody są przygotowane przez naszych sponsorów. No i oczywiście najważniejsze jest to, że przyczynią się do pomocy innym ludziom.